Przenosimy się do Głuchołaz, gdzie trwa budowa tymczasowej przeprawy. To kolejny etap strategicznej dla miasta inwestycji. Każdego dnia przez rzekę Biała przejeżdżają tysiące aut osobowych i ciężarowych. Nowa przeprawa będzie musiała wytrzymać taki napór. Szczegóły drogowego przedsięwzięcia przedstawi Mariusz Studzienny. Przed nami kolejny etap remontu, znaczącego remontu w Głuchołazach, bowiem to strategiczny most dla tej miejscowości, a także dla tranzytu w kierunku Czech i z powrotem. Mowa tutaj o Mikulowicach i dalej Jesenikach, bądź też od czeskiej strony w kierunku Prudnika, Opola i autostrady A4. To konieczność, zaznacza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, dlatego że most, który funkcjonuje obecnie, ma już swoje lata. Przeżył powódź z 1997 roku. Do tego również firmy, które znajdują się w samych Głuchołazach, powinny mieć dogodniejszy dojazd do swoich zakładów pracy, a tam jadą tiry i to z ciężkim sprzętem, z ciężkim wyposażeniem, dlatego konieczność właśnie remontu takiego mostu. To spore utrudnienie dla mieszkańców Głuchołaz, nie da się tego ukryć. Po raz kolejny została zmieniona organizacja ruchu, a wszystko po to, żeby płynniejszy był ten ruch właśnie z kierunku czeskiego, w kierunku chociażby Nysy czy Prudnika, no i w drugą stronę, dlatego też wiele dróg, które stało się jednokierunkowymi, do tego również wprowadzone zakazy przejazdu, to wszystko po to, żeby przede wszystkim upłynnić ten ruch na głównym trakcie. No i kolejny etap, który się rozpoczął, czyli stawianie mostu tymczasowego. To rozpoczęło się już kilka dni temu. Dzisiaj kolejny etap stawiania tego mostu. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, most tymczasowy ma być gotowy pod koniec lutego, najpóźniej na początku marca. Wówczas to również zmieni się organizacja ruchu. Samochody będą mogły przejeżdżać tym mostem, zarówno osobowe, jak i ciężarowe, dlatego że w dalszym ciągu zakłady pracy będą musiały mieć ten dojazd zapewniony. A całość inwestycji ma się zakończyć pod koniec przyszłego roku. Mariusz Studzienny, Kurier Opolski.